to skrót od International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, czyli teoretycznie powinniśmy czytać to przez K, chociaż w języku polskim przyjęło się raczej czytane przez C. Ale jeżeli ktoś jest purystą i nazistą w tej kwestii, no to przez K powinniśmy to właśnie wymawiać. Tak, także proszę wybaczyć, ja będę bardzo szybciła. Ja przyznam, że jeżeli ktoś mówi inki, to mnie gdzieś tam z tyłu głowy tak trochę odrzuca, także ja też mówię inki, mimo że to jest niepoprawne, ale tej wersji ona już tak utarła, że tak naprawdę ona jest najczęściej używana. I jest to, czym to w ogóle jest? Myślę, że jeżeli tutaj jesteście zebrani, to prawdopodobnie już jakieś tam tajniki świadomej pielęgnacji znacie i mniej więcej wiecie, z czym to się je. Jest to system nazewnictwa, po prostu ujednolicający nazywanie składników w kosmetykach, żeby wszyscy wiedzieli, z czym coś się je. I on jest ujednolicony przede wszystkim dla nas, dla Unii Europejskiej. Według tego wszystkie kraje powinny być oznakowane kosmetyki. Ten skład powinien być na każdym z innego. Jeżeli opakowanie jest za małe, to dołączamy kartonik albo jest on dostępny u sprzedawcy. Taki skład musi być zawarty. Teraz już dużo w ogóle producentów umieszcza takie składy na stronie. Generalnie on musi być do wglądu, musimy wiedzieć, co jest w środku. Też ze względu na chociażby potencjalne alergie. Jeżeli chodzi o samą strukturę, używa się angielskich nazw związków chemicznych i łacińskich nazw roślin. Jeżeli na przykład mamy kosmetyki z Ameryki, czy popularne z pielęgnacji azjatyckiej, to też muszą właśnie przejść przez te procedury nazywania, że tak powiem, w europejskim stylu. Dlatego właśnie dużym problemem jest nieustannie niestety kupowanie kosmetyków przez AliExpress, gdzie możemy w tych kosmetykach znaleźć naprawdę składniki, o których nikomu by się nie śniło. I później używanie takich kosmetyków wiąże się z konsekwencjami, które są często widoczne w internecie, na przykład w postaci alergii czy jakichś okropnych reakcji skórnych. Nawet można znaleźć w internecie raport FBI na ten temat, gdzie bodajże nasza koleżanka Ada robiła pracę magisterską, czyli inżynierską na ten temat. Stężenia metali ciężkich w kosmetykach z AliExpress potrafiło przekraczać nawet 5000 razy, więc jeżeli ktoś zmawia kosmetyki z takich stron, gdzie źródła są totalnie nierzetelne, to naprawdę jest to trochę strzelanie sobie i swojej twarzy, ponieważ nigdy nie wiadomo tak naprawdę, czym coś się skończy i że można być pewnym, że skład, który jest podany gdzieś na takiej stronie, to zupełnie nijak ma się do tego, jak wygląda w rzeczywistości. Tak, kupując generalnie kosmetyki w Unii Europejskiej, mamy tę pewność, że to, co jest w składzie, będzie pokrywało się z tym, co jest w środku. Więc już jakby działanie i opis producenta to jedno, ale rzeczywiście skład musi być rzetelny, to jest ta pewność, także z tym na pewno możemy być bezpieczni. I co jest ważne, sama struktura składu INCI jest taka, że pierwsze miejsca zajmują składniki, których jest najwięcej w kosmetyku i one w miarę tego, jak jest ich mniej, dalej występują w składzie. I jest to istotne właśnie dla nas dalej. Jak sobie tutaj zaczniemy. Zazwyczaj pierwsze są rozpuszczalniki, zazwyczaj jest to woda albo oleje, albo jakaś baza, w zależności od tego, jaki jest to kosmetyk. Natomiast poniżej 1% wcale nie musi być już ta kolejność zachowana. To znaczy, że może być ona losowa lub celowo ułożona. I to jest bardzo wygodna, po prostu też wygodny sposób marketingowy, który zaraz też tutaj przedstawię. Także poniżej 1% ta kolejność nie musi być ani alfabetyczna, ani nie musi być zgodna ze stężeniami. Tam już po prostu jest to albo kwestia producenta, albo jest to kwestia losowa. I też nie są oznaczane w składzie zanieczyszczenia z surowców. Jeżeli jest to jakiś kolejny składnik, który może być w kosmetyku, musi być ujęty. Jeżeli jest to drobne zanieczyszczenie przy produkcji, ono nie musi być ujęte. Z drugiej strony, cofniesz jeszcze na chwilkę, ja się odniosę. Tutaj mamy napisane, że jeżeli jest poniżej podanej wartości, to zanieczyszczenie nie musi być podane w składzie. I to jest naprawdę bardzo duża restrykcja, ponieważ to jest 1/100000 części całego składu. Także jeżeli jest tego już nawet więcej, co wydaje się nie być wcale taką dużą częścią, to i tak producent jest zobowiązany poinformować konsumenta o tym, że w składzie znajduje się właśnie potencjalny alergen. I tutaj mamy zestawione, może ja w takim razie usiądę, będzie nam łatwiej to wszystko przejrzeć. Mamy tutaj ten sam skład przedstawiony w dwa różne sposoby. Oba z nich są poprawne, oba z nich są dopuszczone do użytku. Jest to ten sam kosmetyk. I w przypadku pierwszego, jak rzuca nam się w oczy konserwant, fenoksetanol, to już zapala nam się gdzieś tam z tyłu głowy taka lampka alarmowa. O, to już jak jest po konserwancie, a tutaj dalej zresztą jest jeszcze kompozycja zapachowa, to już wtedy wiadomo, że jest tego naprawdę mało. No to rzeczywiście już mamy takie, czyli tutaj będzie mało ekstraktów, będzie mało substancji odżywczych czy składników aktywnych, ale do tego też jeszcze zaraz wrócimy, bo to jest też jeden z mitów. Natomiast tutaj, tak jak widać, jest fenoksetanol, jest kompozycja zapachowa i później mamy jakieś ekstrakty, jakieś zagęstniki, jakieś coś, ale to już tak naprawdę zazwyczaj, to ja ten, nawet jak ja na początku takiej świadomej pielęgnacji łapałam się na tym, że już jeżeli coś było po kompozycji zapachowej, to to już było dla mnie takie mało istotne. Natomiast tutaj za mną w tej drugiej, że tak powiem, kompozycji, ale tej samej nieustannie. Tak, ale dalej jest to ten sam produkt. Można zauważyć, że najpierw strategicznie ułożone są ekstrakty i dopiero później mamy czy kompozycję zapachową, czy konserwanty, czy zagęstniki. I to po prostu jest przyjemniejsze dla oka. Konsument po prostu myśli, że kupuje lepszy produkt, a po prostu chodzi o to, żeby lepiej to wyglądało. I tak jak mówię, stężenia te same, zapis jest... Oba zapisy są prawidłowe, mimo że się od siebie trochę różnią. Tak, teraz porozmawiajmy, znaczy powiedzmy w zasadzie o tym, że w kosmetykach często znajdują się substancje całe składowe, które składają się z pojedynczych składników. I tutaj właśnie mamy przykład filtra, którego tutaj nam w prezentacji zajęło 4 linijki, żeby zapisać jego nazwę. A to jest jeden składnik zwany jako Tinosorb, czyli musi być na niego patent. I to nie jest jedyny przykład. Jest wiele na przykład emulgatorów, zagęstników, które są zapisywane przy użyciu nazw różnych składników, a tak naprawdę sprowadzają się do jednego, więc zapisanie taką jedną krótką nazwą wiadomo, że wygląda być może ładniej, jeżeli ktoś stosuje, często się z tym spotykamy właśnie, że im krótszy skład, tym lepszy, co też mija się tak naprawdę z prawdą. No ale właśnie tutaj Marta nam dodała, bardzo żałujemy, że nie ma z nami Marty. Marta również żałuje, niestety się pochorowała dziewczyna. I tutaj właśnie mamy informację, że taki skład sprawia, że filtr z grupy tak zwanych przenikających pozostaje na skórze. I tutaj też warto wspomnieć, że generalnie firmy kosmetyczne mają prawo do opatentowania niektórych składników. Nie muszą podawać konkretnej nazwy na opakowaniu, ale ona jest też do wglądu. Także jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, jest alergikiem i musi mieć wgląd i sprawdzić sobie, z czym tak naprawdę w ogóle ma do czynienia, to to i tak jest do wglądu, ale firma rzeczywiście może sobie opatentować takie składniki. Jest strona biotechnologia na domenie bodajże.com i tam właśnie ja na przykład zawsze tam szukam informacji na temat, jeżeli są jakieś takie dla mnie nieznane nazwy, to jestem na 90% pewna, że tam znajdę, z czym mam do czynienia. Teraz właśnie, jak tutaj już było wcześniej mówione, substancje aktywne za fenoksetanolem, czyli już zaświeca się w głowie gdzieś tam czerwona lampka, o to już nieważne, nie ma tego, jest tego tak niewiele, żeby nie zwracać na to uwagi. I to jest właśnie błąd, bo skoro jest w składzie inki, to znaczy, że ma znaczenie i nawet jeżeli są tego śladowe ilości, to zawsze może zadziałać na skórę, czyli albo wywołać pozytywny efekt, albo wręcz przeciwnie, czyli na przykład być alergenem, tak jak mamy substancje zapachowe czy barwniki. Tutaj akurat dzięki biotechnolog jest Ania, dobrze mówię? Ani Kuczyńskiej mamy dostęp do tego, jakie składniki działają już w stężeniach naprawdę niewielkich. Tutaj udało nam się wypisać ceramid i tutaj mamy informację, że działa już od 0,05%, więc jest to ilość naprawdę niewielka, ale w takich samych ilościach działają na przykład retinoidy, czy peptydy miedziowe bodajże od 0,1%, także są to ilości naprawdę znikome, ale mogą mieć na skórę bardzo dobry wpływ. Kwasów w kosmetykach też nie mamy często dużo. Kwasu salicylowego może być około 0,2% i też już wtedy ma działanie pozytywne na skórę. I tutaj też warto wspomnieć, że niektóre na przykład składniki nie mogą przekraczać pewnego stężenia, nawet nie dlatego, że nie wiem, producent stwierdził, że tak będzie lepiej, tylko na przykład powyżej stężenia 0,5% może zacząć naruszać warstwę hydrolipidową. Czyli tutaj wszystkie takie działania są celowe, są zamierzone, więc o ile nie jest to taki, nazwijmy to, popularny, pospolity ekstrakt, który rzeczywiście mógłby być wyżej w składzie, no to trzeba rzeczywiście się posiłkować i sprawdzać, czy rzeczywiście ten kosmetyk nie powinien mieć tak niskiego stężenia, a nie, że rzeczywiście jest to mit, że po fenoksetanolu czy po kompozycji zapachowej, że jak już jest tam, to że już nie ma na co patrzeć. Także trzeba na to zwracać uwagę, bo rzeczywiście to jest, mówię, ja na początku swojej drogi z twarzingiem też się na tym łapałam, że po zapachu to już tego jest mało, to już jest nieinteresujące. A tutaj rzeczywiście zależy, o jakich mówimy składnikach. Czy droższe znaczy lepsze? Tutaj właśnie u nas na grupie bardzo często pojawia się taka kwestia, że jedni są ten team, który kupuje kosmetyki z najniższej półki i ja przyznam szczerze, że mam wiele takich produktów. I są osoby, na przykład właśnie nasza Marta, która sama stwierdza, że ma cerę burżuja, ponieważ u niej sprawdzają się tylko te, za które trzeba już zapłacić trochę więcej. I tutaj właśnie to jest taką kwestią, że po pierwsze trzeba i najważniejsze trzeba słuchać własnej skóry i to, czy nam się przyda, czy nam przypasuje maseczka za 2 zł czy za 200, to właśnie zależy tylko od tego, jaki ma skład i jak na nią zareagujemy. To cena też bardzo często jest zależna od jakości użytych składników. Można mieć na przykład taką czerwoną lampkę w głowie. My w sumie najczęściej chyba piszemy o tym, że ziaja to nie jest wcale zło, bo nie ma kosmetyków, które są złem, tylko po prostu składników jest dużo. Cena jest odpowiednio niska, być może właśnie ze względu na to, że nie są to surowce najwyższej jakości. Ale jeżeli nam działa krem z ziai, to naprawdę nie jest powód, żeby go odstawiać z tego względu, że ktoś napisze, że ma donory formaldehydu czy parafinę, a to już na pewno jest zabójstwo. Także tutaj właśnie jest kwestia tego i to trzeba po prostu mieć na uwadze. Tego nie powie nam rzeczywiście INCI, skąd pochodzą dane surowce i jakiej są jakości. Także tu można się sugerować tym, że jeżeli chodzi o cenę kosmetyku, albo to, że ma rzeczywiście na przykład wysokie stężenia składników aktywnych, formuła jakaś, technologia. Tutaj rzeczywiście wtedy producent nam zapewnia technologię. To jest coś, czego my sobie w domu nie możemy sobie na to pozwolić. Ale też w dużej mierze jest to marka po prostu produktu, więc to trzeba mieć zawsze z tyłu głowy. To moja mama zawsze mi się przypomina, jak kupuje kremy Shiseido i ona wierzy, że po prostu one odmieniają jej życie, a tak naprawdę rzeczywiście są zamienniki, na pewno oczywiście są składniki, których nie da się zamienić, natomiast warto jest, ja na przykład osobiście celuję pomiędzy, nie jestem ani burżujem, ani tym ziaja. Staram się jakoś tak dobierać te wszystkie kosmetyki, żeby one były jednak, chociaż tam gdzieś w mojej świadomości, żeby te surowce były jednak lepsze, ale teraz tak naprawdę skupiam się na tym, żeby były jakieś takie perełki i żeby były konkretne nawet jedne składniki i nawet jeżeli coś mi tam fajnie się komponuje, to żeby to sprytnie wplatać do pielęgnacji. Także dziękujemy pięknie za uwagę, za wysłuchanie naszej prezentacji. Mam nadzieję, że coś tam zawsze dodatkowego, nawet jeżeli jesteście na początku w ogóle drogi z twarzingiem, to żeby to był dla was taki fajny start i też jakby nakierowanie waszego umysłu na więcej. No jeżeli już to wiecie, to mam nadzieję, że rzeczywiście tutaj nie prawiłyśmy żadnych farmazonów i wiecie, że to wszystko jest zgodnie z prawdą. Także ja wam bardzo serdecznie dziękuję i naprawdę całemu twarzingowi jestem po prostu w szoku, że to ewoluowało do takiego w ogóle stopnia. No ja po prostu jestem też od początku na tym twarzingu i 130 000 ja nie wiem, w sensie, no to jest, ja nawet nie mogę sobie wyobrazić, jak dużo. I też przyznaję, że jest to w ogóle dla mnie bardzo miłe, jak ktoś chce mi polecić twarzing, bo mnie nie zna. To jest niesamowite. Ja też pracuję, ja jestem po kosmetologii, też pracuję i w usługach i mam też klientki i zawsze jest to miłe, jak ktoś mówi, no ja znalazłam taką fajną grupę twarzing, a ja z tyłu głowy już tylko myślę, fajnie. Także bardzo dziękuję i no, mam nadzieję, że oby tak dalej i no nie wiem, gdzie następnym razem się zobaczymy. Także dzięki bardzo. Dziękujemy wam bardzo. Zapraszam teraz na scenę Magdalenę Władowską, czyli ekspertkę drogerii Pigment, która porozmawia z dziewczynami. Magdo, przekazuję ci mikrofon. Dziękuję ci pięknie. Mam w sumie bardzo podobną anegdotę, tak jak u ciebie, ponieważ jakiś czas temu mi się zdarzyło, że dziewczyna na Instagramie mi napisała: o, jestem taka super zadowolona i polecam plany pielęgnacyjne układane przez dziewczyny z Pigmentu na Messengerze. A wiecie, ja tam siedzę z ścianę dalej i jak dziewczyny mają wątpliwości, to przychodzą do mnie po te konsultacje, więc to jest dokładnie coś w tym stylu. Rozumiem cię całkowicie. Słychać mnie dobrze? Dobrze. Słuchajcie, postanowiłam najpierw się odnieść do prezentacji, bo nie ukrywam, że mnie najbardziej interesuje sama grupa twarzing jako społeczność. W jaki sposób się tworzy w ogóle taką społeczność, jak się nią moderuje i tutaj więcej mam pytań, ale jak oglądałam sobie tą waszą prezentację, to tak sobie pomyślałam, że naprawdę zauważycie sporo takich rzeczy, które są też w głębi mojego serduszka. Na przykład z takich konkretnych spraw. Drogie nie znaczy lepsze. Ja mam akurat w taki sposób ułożony plan swój na pielęgnację i takie mam poglądy, że ja wiele wydam na świetną konsystencję i bardzo dobre, zaawansowane technologiczne rozwiązania, więc Tula, Paula's Choice, te sprawy, na to mogą iść pieniądze faktycznie. Ale z drugiej strony z tańszych rzeczy glinka z Nature Queen błękitna to jest po prostu cudowne, albo maseczka za kilkanaście złotych z linii alginatowa, boska. To jest świetne, a z drugiej strony pracowałam dla Sephory i dla Douglasa wcześniej. I no, mam kontakt z tymi produktami selektywnymi, zgadzam się z wami, że jeśli chodzi o tego typu produkty, pod kątem wartości składników aktywnych, to tu już można dyskutować. Tak. Ja też właśnie a propos jeszcze tak, na co warto jest wydawać pieniądze, na co nie, ja osobiście na przykład, ja przeszłam przez bardzo dużo różnych i żeli, i mleczek, i różnych, i niskopółkowych, i tego, co ja sobie sama kupuję, to, co dostawałam do testów, ale też gabinetowych kosmetyków, jeżeli chodzi o samo mycie twarzy. I tu akurat nie zdarzyło mi się, żeby, nie wiem, żel za 200 zł do mycia twarzy zrobił coś więcej niż umycie mojej twarzy. Jeżeli o to chodzi, to to jest akurat ta część jakby tych kosmetyków, na której ja się staram nie wydawać za dużo pieniędzy. Ma być ładny, czysty, prosty skład. I ja te pieniądze, które zaoszczędzę na tym, wolę wydać na dobre serum, na dobrą maseczkę, bo wiem, że to ma tylko umyć i to nie zrobi żadnego szału na mojej twarzy. Tak, no nie wiem, czy wiecie, ja jestem team Femina Profilaktyka z Biedronki, super emulsja do higieny intymnej według producenta, ale skład ma, nie mam temu składowi nic do zarzucenia, produkt kosztuje 4 zł, starcza na około 2 miesiące, więc zaoszczędzone pieniądze mogę wydać na coś, co rzeczywiście przyda się mojej twarzy, a nie będzie służyć jedynie do tego, żeby pozbyć się z niej zanieczyszczeń. Jak z opakowaniami? Zwracacie uwagę w ogóle na opakowania, na strefę graficzną? Bo ja nie ukrywam, że mam taką słabość, jak widzę produkt, który jest pięknie zaprojektowany, nie tak jak współpraca, kto to było? Fitloversi, znakomi. W zeszłym roku bodajże, nie wiem, czy kojarzycie taką współpracę, gdzie no graficznie ciężko, to bolesne było patrzenie wręcz na tą współpracę. Natomiast jeśli chodzi o takie rzeczy jak na przykład Dialchemie czy Fenom na przykład, gdzie te opakowania graficznie są takie piękne, to ja trochę się jeszcze łamię i kupuję je dlatego, że wyglądają po prostu cudownie, poza tym, że są organiczne w składzie. Ale zawsze jak widzę piękną grafikę i piękne opakowanie, taki wiecie, kunszt, no ale krem Gerlena w opakowaniu typu szkło mieć za 1800 zł, no to nie. Nie, ja się na tym łapię, chociaż zawsze mówię, że to wcale to na mnie nie działa. To jest tak jak z kupowaniem rzeczy przy kasie. Wcale na mnie to nie działa i tak biorę. Także rzeczywiście jednak no, wszyscy jesteśmy ludźmi i takie jak są ładne rzeczy, to na mnie trochę działa, ale nie kupuję czegoś tylko dlatego, że jest ładne, ale zawsze jak mam jakiś taki ładny kremik w szkle pięknym i w ogóle coś czuję jak vlogerka, jak wieczorem nakładam. Także już wiecie, tylko taki kitka na górze i tutaj tylko wklepuję i jestem piękna i się czuję fancy. Tak, w temacie tego, o czym powiedziałyście, jeśli chodzi o maksima stężeń w danych kosmetykach, to przyszło mi do głowy jeszcze analogia związana z niacinamidem. Zasadniczo 10% niacenamidu zawartego na przykład w The Ordinary, to jest zasadniczo maks niacenamidu, jaki się stosuje na rynku, tak naprawdę. W większości przypadków zwykle do 5%, no tam do 7%, te 10% w The Ordinary to jest naprawdę taki maks. Nie spotyka się w tym tak naprawdę więcej. I teraz w tym roku właśnie Paula's Choice bodajże wypuściła 20% niacenamid i szczerze mówiąc nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jakie mogą być działania jeszcze, bo po prostu po pewnym wskaźniku procentowym nie rośnie już skuteczność dana, tylko wzrasta podrażnienie. Tak jest w wypadku na przykład kwasola skorbinowego w witaminie C. Kiedy właściwie powyżej 20% w górę, no to po prostu wzrasta w większości podrażnień. Chyba że, i teraz uwaga, zamkniemy to na przykład w silikonach, powleczemy to w silikonach. I tu jest to, o czym mówiłyście, że nie zawsze te dane składniki są negatywne, jakaś parafina, silikon, bo one mogą mieć konkretną potrzebę, na przykład sposób wolnego uwalniania danego surowca. W tym wypadku witamina C na przykład jest trochę chroniona przez tą warstwę silikonu, zapobiega jego utlenianiu, zmniejsza jakby podrażnienie, troszkę zamyka tą witaminę C w środku. I on jest jakby bardzo celowo na przykład wsadzony. Tak, i to jest właśnie ta technologia, o której powiedziałam, że nigdy nie zapewnimy sobie tego w domu. I też czasami jak widzę, jak ktoś w domu próbuje kręcić coś, bo nagle znalazł w domu witaminę C rozpuszczalną w wodzie i próbuje sobie z tego kręcić serum i więcej znaczy lepiej, no to tak nie działa. I to jest właśnie też tutaj z tą witaminą C tak na pewno. Najprostszy przykład właśnie a propos takiego robienia kosmetyków, do it yourself. U nas dzień w dzień nie ma opcji, żeby nie było mowy o robieniu sobie toniku na occie jabłkowym. Po prostu to jest grzech jeden z pierwszych. Nie jesteśmy w stanie zakonserwować takiego produktu i w ogóle robienie jakiegokolwiek kosmetyku w warunkach domowych wiąże się z dużym ryzykiem tego, że będzie to produkt zakażony, ponieważ jeżeli ktoś jest laikiem, nie zna się na formulacjach, na tym, że na przykład robiąc krem musi być faza olejowa, wodna, część się robi w cieple, część w zimnie, to jest prosta droga do tego, żeby zrobić sobie poważną krzywdę na twarzy. Czyli takie proste formuły, które mieszasz i nakładasz tu i teraz w porządku, ale jak zabieramy się na jakieś bardziej skomplikowane sprawy, to trzeba mieć po prostu pewną wiedzę, doświadczenie, które no, nie znajdujemy na ulicy. No to tak, to po pierwsze, ale nawet jeżeli doraźnie się coś robi, to ja najbardziej właśnie lubię, jak jest tonik rzeczywiście z octu albo coś z witaminą C, albo w ogóle coś takiego już bardziej drażniącego i mówię, a jakie wyszło ci pH? A jak to sprawdzić? No to już jakby to nam sugeruje, że rzeczywiście może jednak kup ten tonik za 15 zł. No. Nie baw się za to sama. Patrząc na grupę dziewczyn, jestem pod wielkim wrażeniem tego, w jaki sposób ona jest moderowana, w jaki sposób jest administrowana. Z tego względu, że my od niedawna też mamy grupę, nazywa się The Ordinary, jak stosować i co wybrać. I wiecie, ona jest taka malutka, dopiero się rozrasta. I jak czytałam regulamin, który dziewczyny mają na swojej stronie, to jest po prostu crème de la crème regulaminów grupy. On jest po prostu perfekcyjny i tak wiecie, pod kątem tworzenia takich regulaminów, no pokłony bije, bo jest po prostu niesamowity, naprawdę. I bierze pod uwagę wiele różnych aspektów, na przykład przytoczę wam tutaj, bardzo mi się to podoba, nie udzielamy porad medycznych, co najwyżej dzielimy się swoimi doświadczeniami związanymi z leczeniem. I tu jestem pod wielkim wrażeniem, że zostało ujęte po prostu, że tak przewidujecie takie elementy, no bo jednak mimo wszystko rady dotyczące leczenia albo taki pokątny handel lekami dostępnymi na receptę, to myślę, że to jest wielki problem dużej ilości grup, które w ogóle zajmują się pielęgnacją i funkcjonują w mediach. Też zgadzacie się ze mną w związku z tym elementem? Coś takiego się pojawiało? U nas jest moderacja od już dawna, więc tego jakby część społeczna nie widzi, ale u nas wielokrotnie przychodzą pytania o porady medyczne, w ogóle porady medyczne, ale też są przez moderację, no one nie przechodzą dalej, posty, które są sprzedam lub kupię leki. A to jest niezgodne z prawem, tak? Jest to niezgodne, to jest nielegalne. Dużo tego jest? Ostatnio mniej, ale była taka fala, że rzeczywiście ktoś sprzedawał aksotret, ktoś sprzedawał antybiotyki. Epiduło te sprawy. Epiduło te sprawy, jakieś retinoidy, adapaleny, coś tam ale to jest, był moment, że było tego dużo, ale my to generalnie stanowczo tym piłyśmy i to już no, na szczęście się, no ostatnio już się nie pojawia. Tak, takie osoby po prostu dostają bana permanentnego z tego względu, że po pierwsze jest coś takiego teraz na Facebooku jak jakość grupy, więc zauważy to osoba, a nie ukrywam, mamy też lekarzy wśród członków, więc jeżeli zauważy to osoba, która rzeczywiście ma wiedzę, i to zgłosi, to naprawdę no nie chcemy, żeby grupa nam spadła, tak? Jednak mamy tyle pracy, tyle wysiłku, tyle serca to jest włożone, że musimy dbać o to, no to jest nasze oczko w głowie tak naprawdę w tym momencie. Znaczy ja bym sobie też nie wybaczyła chyba czegoś takiego, że na moim dzidziusiu, moim twarzingu ktoś kupił jakieś leki i zrobił sobie krzywdę, no to serio, ja bym się czuła po prostu za to winna, bo to przeszło przez moje ręce. Ja jakby się do tego będę odpowiedzialność w naszej branży jest kluczowa, prawda? Tak, żeby jak najbardziej. Wiązać swoją przyszłość z konsekwencjami tego. W jaki sposób doradzasz, bierzesz potem na klatę, jeśli komuś coś się dzieje. Dlatego właśnie, jeżeli ktoś na wszystko poleca tribiotik, maxibiotik, które wiadomo, czyli się stosuje antybiotyki, które są teoretycznie dostępne od ręki, bo nie trzeba mieć na nie recepty, ale jeżeli stosuje się bez zalecenia lekarza, to buduje się swoistą odporność na nie. Jeżeli potem w przyszłości będzie rzeczywiście potrzebne stosowanie tego lekarstwa, to możemy się zdziwić, bo po prostu nie będzie działać. Ola, powiedz mi, bo grupa z jakiś czas funkcjonuje. Jak wyglądał ten proces tworzenia? Przez jakie etapy przechodziliście? Mówiłyście obydwie podczas tej prezentacji, że wiecie, tak powoli, kroczkami. Tu 1000, tu 5000 i tak dalej. Pamiętacie jakieś takie kamienie milowe w tworzeniu tych grup? Czy pojawiały się takie momenty, w których tak, trzeba było przedsięwziąć jakieś, nie wiem, właśnie zasady związane z regulaminem? Coś się takiego działo charakterystycznego w budowaniu tej społeczności? To ja powiem tak, bo ja w sumie jestem krócej niż Zuza administratorką, ponieważ ja zostałam wzięta do zespołu we wrześniu 2018 roku, ale właśnie przy okazji tego, że w październiku miałyśmy ten magiczny próg przekroczenia 100 000 członków, to doszłyśmy do tego, że w styczniu tego samego roku, czyli 2019, było ich 2 razy mniej, 50 000, czyli w ciągu 9 miesięcy podwoiła się liczba społeczności. A teraz mamy marzec, początek marca i jest już nas 130 000, więc w ciągu kilku miesięcy to znowu wzrosło, więc to jest dla nas naprawdę zaszczyt, bo jednak wynika z tego, że jesteśmy doceniane w tej branży beauty tak zwanej. A co do tego regulaminu, to staramy się właśnie na bieżąco obserwować i dodawać punkty, które będą regulować pracę grupy. Na przykład jednym z najnowszych jest bodajże o niepolecaniu takich alternatywnych rozwiązań, jak nie wiem, woda utleniona na wszystko. Kiedyś, w sumie myślę, że nadal jest to popularne, że jeżeli się skaleczysz, to polej wodą utlenioną, szybko ci przejdzie. A to jest nieprawda, ponieważ stosowanie tej substancji zaburza procesy zabliźniania się skóry, więc proponowanie czegoś takiego, zwłaszcza na rany na twarzy, a wiadomo, że twarz to jest nasza wizytówka, to jest zazwyczaj od razu honorowane banem na grupie, ponieważ jest to bardzo prosta droga do tego właśnie, żeby wylądować u lekarza. Dlaczego panie kosmetologu, panie chirurgu, nie chce mi się zagolić, dlaczego mam bliznę, tak? Natomiast takie kamienie milowe ja zdecydowanie pamiętam, bo ja jestem rzeczywiście na twarzingu od początku. Ja też w bardzo szybkim czasie tam zaczęłam adminować, także faktycznie takich kamieni było kilka. Jeżeli chodzi o samą zmianę regulaminu, ona była mało razy. My się starałyśmy jednak, żeby to utrzymywać jakby jednolicie, więc ona nie była tam dużo razy reformowana. Ja myślę, że można na palcach jednej ręki policzyć, ile razy on rzeczywiście był tam reformowany. My miałyśmy mocną podstawę. Myślę, że może 3-4 razy się ten regulamin zmienił, ale on jest jednak sztywny i ja to rzeczywiście w naszej grupie bardzo cenię i przyznaję, że jak jestem na innych grupach, które są luźniejsze, to nie wiem, czy to już jest jakieś zboczenie, czy co, ale mnie po prostu drażni. Jak ja widzę koszyk na apy, to mnie po prostu skręca i jakby ja nie lubię takiego śmietnika, szczególnie jak się robi. Może to jest właśnie też takie myślenie trochę przyszłościowe, jeżeli robi się nagle 150 000 osób na grupie, to jeżeli każdy będzie robił tam, co będzie chciał, to się zrobi po prostu śmietnik. A ja na przykład dążę do tego, żeby to była na tyle usystematyzowana wiedza, że ktoś będzie mógł po prostu to znaleźć. I ja bym chciała, żeby każdy też tak tworzył posty, żeby jeżeli ktoś ma ten sam problem, to szukając w lupce po prostu będzie mógł to samo znaleźć. No ale to jeszcze do tego dochodzimy, jednak nie wszyscy, dużo osób też dołącza nie tylko w takim wieku około 20, tylko też do nas dołączają panie, które mają 30, 40, 50 lat i one też z tym Facebookiem czasami nie są takie biegłe, więc niestety tam trzeba więcej tego czasu poświęcić. Czasami my się staramy rzeczywiście z tym pomóc, no ale rzeczywiście staramy się, żeby to było jak najbardziej usystematyzowane, żeby po prostu raz można znaleźć wszystko na jakiś tam problem, ale też, żeby te nowinki też się wybijały. Pojawia się takie zagrożenie, że rola moderatora, rola takiego cenzora i w ogóle cenzury staje się trochę płynna, niebezpieczna. Udało wam się może udało to jest złe słowo, ale czy dotarłyście kiedyś do takiego momentu, w którym czułyście, że tak, ten wątek trzeba zakończyć, że tak, to jest ewidentnie cenzura, ale trzeba to zrobić jakby dla dobra ogólnego? Czy przypominasz sobie takie konkretne sytuacje dotyczące konkretnych wątków czy też tematów, w których trzeba było naprawdę zamknąć tą dyskusję, bo wiedzieli, że to idzie w złą stronę? Ewidentnie. I w ogóle, przepraszam, jeszcze tylko kończę, jak wam się w ogóle udaje znaleźć ten taki miękki balans między tym, jak pilnować porządku, ale z drugiej strony pozwolić ludziom, wiesz, na tą wolność wypowiedzi. Tak, tak, właśnie to jest bardzo, bardzo taka bolesna rzecz, bo ja na przykład, ja z wieloma rzeczami się nie zgadzam, nawet na grupie. Są rzeczy, które, no każdy wiadomo by chciał, żeby każdy robił tak jak ja, że ja wiem najlepiej i tak dalej, no ale oczywiście tak nie jest, każdemu się też sprawdza co innego. I dla mnie jest to czasami właśnie bolesne, że muszę komuś zwrócić uwagę, że robi coś źle, ale nie chcę wyjść, że tak powiem, na zarozumiałą. I też dalej, z jednej strony chciałabym, żeby wszyscy robili wszystko po Bożemu, no ale z drugiej strony jednak mamy tą wolność wyboru i ja chcę, żeby to grupa, to nie była moja grupa, tylko żeby to była nasza grupa. Czyli nie, żeby wszyscy robimy moją rutynę, w tym miesiącu ja robię tak, a tak i tak, zapraszam, robicie tak jak ja, a jak nie, to B. Tylko rzeczywiście staram się, zazwyczaj, jeżeli... My wkraczamy, jeżeli się robi nieprzyjemnie. Jeżeli ktoś kulturalnie wyraża swoje zdanie, my się z nim nie zgadzamy, no to trudno, no jakby ciężko jest na to coś poradzić. Ale jeżeli ktoś, no to jeżeli ktoś narzuca albo mówi, że tylko to jest poprawne, to tam się zaczyna. No ale tak naprawdę ja na przykład, jeżeli chodzi o jakiekolwiek takie zgrzyty, zazwyczaj robię jedno takie upomnienie słowne i już mówię, że ja będę miała tą osobę na oku. Jeżeli to nie pomaga, no to zazwyczaj już wkraczamy tak bardziej administracyjnie. Tak, właśnie najczęściej takie ostre działanie w sferze postów to dotyczy tych, kiedy ludzie piszą o to, żeby im doradzić, jeżeli mają ogromne problemy, na przykład trądzik, który się składa ze stanów zapalnych, z ropiejących pryszczy, albo jeżeli na twarzy pojawiają się jakieś ogromne zaczerwienienia i wtedy się pojawia taka szajka, która na wszystko poleca izotek, antybiotyki i sprawdzanie, czy nie ma się przypadkiem jakiegoś robaka, więc najlepiej odkwaszanie i odrabaczanie jednocześnie. No to wtedy wiemy, że taki post trzeba po prostu wyłączyć mu komentowanie, zrobić porządek z osobami, które proponują takie no, mało bezpieczne metody poradzenia sobie z problemem i wtedy ewentualnie jeszcze po napisaniu własnego komentarza z wyjaśnieniem całej sytuacji można go włączyć, ale nadal niestety trzeba bardzo obserwować, ponieważ nawet jeżeli ktoś dostanie wyciszenie, ponieważ nie będzie to, że tak powiem, zbrodnia wielkiego kalibru, to zaraz będą jakieś reakcje typu opluwanie administracji, czy nawet jakieś takie małe rzeczy, na przykład dziwne reagowanie typu, nie wiem, jeżeli widzisz, że zrobiłeś coś przeciwko tej osobie, a ona nagle zaczyna reagować na twoje wypowiedzi typu przykro mi, czy haha, to nawet kiedyś był taki przypadek, że na wszystkich grupkach powiązanych była taka osoba, która na każdą działalność administratora reagowała właśnie w taki sposób, więc wtedy wiemy, że taka osoba jest albo trolem, albo fejkiem, albo po prostu ma tak wysokie mniemanie o sobie, że nie przyjmuje do wiadomości, że mogą popełnić błąd. Jeszcze co do samej właśnie takiej cenzury, dla mnie jest bolesne, jak czasami widzę na innych grupach, że a na twarzingu polecają to, to i to. I ja na przykład też bym tego nie poleciła, też się z tym nie zgadzam, ale daję tą wolność słowa. Jeżeli ktoś tego używa, no to nie mogę nic na to poradzić po prostu. Więc czasami to jest jednak to, że już to się przeplata, że ktoś mówiąc, że na twarzingu polecają to, to i to, no a rzeczywiście po prostu komuś się to sprawdziło, a ja nie mogę powiedzieć nie, wylatujesz z grupy, bo poleciłeś to, a mi się to nie podoba. Rozumiem. Powiedzcie mi jeszcze, mając tak dużą społeczność, widzicie pewne nurty społeczne. Nawet jeżeli to są oczywiście pomieszani mężczyźni, kobiety i tak dalej, nie skupiamy się tutaj na samej płci, to macie gigantyczny przekrój na kobiety w różnym wieku, mężczyzn w różnym wieku z różnymi potrzebami. Czy widzicie faktycznie mody chwilowe na dane rozwiązanie albo na dany kosmetyk, który wiecie tak przepływa po prostu przez tą grupę w tym momencie, wszyscy go używają, wszyscy o nim mówią i tak dalej, albo na przykład widzicie, że okej, ktoś musiał nagrać filmik o tym składniku, bo nagle jest wow, wszędzie. Czy jesteście w stanie przytoczyć takie na przykład konkretne sytuacje albo konkretne produkty, które tak zawojowały w pewnym momencie? Jest w zasadzie kilka takich kosmetyków czy półproduktów, które są nieustannie jakby... Żywe. Tak, żywe na piedestale. Pianki Ecolab do mycia twarzy, woda różana, kosmetyki z serii Soraya Plant. Myślę, że to są takie... Tak, są mody i rzeczywiście no też od 2016 już teraz nie wymienię, bo to pytanie mnie trochę zaskoczyło, ale jakbym usiadła, to rok w rok i to myślę, że nawet co sezon, a to wyszła jakaś nowinka, kilkuosobom się sprawdziła i już wszyscy. I naprawdę to idzie jak fala, ale to też jest fajne, bo to rzeczywiście pozwala też... Zazwyczaj na twarzingu są kosmetyki, które nie są bardzo wysokopółkowe, więc one są dość dostępne i fajnie jest sobie znaleźć właśnie taką perełkę, która się sprawdza i rzeczywiście takiej mody to było mnóstwo. No już pomijam w ogóle modę na ocet jabłkowy, ale rzeczywiście przystoniki, kremy są takie bestsellery, że można autentycznie zrobić oś czasu. Ja to kiedyś zrobię. Ja kiedyś zrobię taką oś czasu. Tak, rok 2016 należał do. Tak, zrobię takie podsumowanie. No, powinniśmy tak robić. Tak, teraz właśnie marka The Ordinary jest po prostu na każdy problem. Komu by się cokolwiek nie działo, to pyta, który produkt tej marki mu pomoże. Ja będę właśnie w związku z takimi pytaniami jutrzejszy panel rozwijać, związany z pielęgnacją z The Ordinary, jak w ogóle usiąść do tego tematu i jak nie zaczynać pytań pod tytułem mam skórę taką, co polecacie z The Ordinary? Jak to jest jednak problematyczny sposób myślenia i do jak wielu... nieskuteczności może prowadzić mimo wszystko. Jak rozprasować to do rynku, tak żeby było efektywne. Natomiast jeszcze sobie tak pomyślałam, jakie kosmetyki, jakie surowce, jakie rozwiązania pojawiły się w waszych kosmetyczkach, półkach łazienkowych, które odkryłyście dzięki grupie? To ja myślę, że właśnie w ubiegłym roku zdarzyło się, że zaczepiły nas na Instagramie dwie dziewczyny, właścicielki firmy Basic Lab. I właśnie w sumie mamy taką przyjemność testowania produktów, które wprowadzają na rynek. I rzeczywiście są to rozwiązania awangardowe, na przykład serum z retinolem, to jest jeden z ich najnowszych produktów, które zawiera w sobie tylko 4 składniki. Jest skwalan, jest właśnie retinol w stężeniu 0,5 bądź 2%, emulgator i koenzym Q10, który jest antyoksydantem, więc jest to naprawdę... Myślę, że pionier na rynku kosmetycznym, ponieważ zazwyczaj jeżeli mamy kosmetyki z pochodnymi witaminy A, to składniki są dużo bardziej rozbudowane. Jest takich kosmetyków, które znam z twarzingu i to też z zamierzchłych czasów. Na pewno można wymienić płyn do higieny intymnej do buzi. To jest coś, co myślę, że każdy jak pierwszy raz przeczytał, to było... a tak naprawdę rzeczywiście się to sprawdza. Kolejną taką rzeczą jest kwas hialuronowy czysty i to jest coś, co uważam, że każdy powinien mieć w swojej kosmetyczce. Tutaj myślę, że też można podciągnąć aloes, który myślę, że też, no może aloes to jeszcze by mi się jakoś przewinął. Na pewno woda różana, na którą też była bardzo dużo moda na twarzingu, ta z Make Me Bio. I olej konopny. I to na pewno też jest taka rzecz, która też na nią była fala, też się oczywiście skusiłam. I to są na pewno rzeczy, które ja znam z twarzingu, z komentarzy, ktoś polecił i ja pomyślałam, o, coś na przykład mi tam rzeczywiście pasuje i to są takie rzeczy, które rzeczywiście też ze mną zostały w ogóle. Ale rzeczywiście twarzing daje tutaj pole do testowania, tylko no też nie można dać się zwariować. Słuchajcie, macie jakieś pytania do dziewczyn? Zadawajcie. Kto ma ochotę, rękę do góry, Justyna poda mikrofon. Już tyle się nagadałyśmy, że już nikt nie chce nas słuchać. Nie, na pewno macie pytania do dziewczyn. Ja zaspokoiłam już swoją ciekawość, wiecie, też szczególnie takie moderatorskie pytania mnie najbardziej interesowały, ale myślę, że coś możemy skorzystać z obecności dziewczyn tutaj. Jeżeli macie nam coś do zarzucenia, to również na klatę jesteśmy w stanie spróbować nie, to będą rzucać nas rzeczami. Gdyby ktoś chciał rzucić na przykład, one mnie zablokowały, to jest ten moment na przykład, farbą w ekran. Ale jeżeli ktoś będzie chciał nas zaczepić, to spokojnie, też nie gryziemy. Jak na przykład teraz się wstydzicie, a nas złapiecie, to tam jak najbardziej. To jeszcze wam powiem, że kosmetykiem, który ja wyczaiłam na twarzingu, który dla mnie był nowością, był właśnie żel myjący Soraya Plantę. Ponieważ ja nie mam po drodze ogólnie do Rossmanów i do Superfarmu i do tego typu miejsc. Rzadko bywam i nie znam tego asortymentu tak dobrze. Rzadko mam możliwość testowania. To nie ukrywam, że jak się pojawił ten Soraya Plantę, ja tam sobie oglądałam, jak wyglądało wprowadzenie tej marki, obserwowałam ją w mediach, ale nie użyłam finalnie. Dopiero jak się zaczęły pojawiać właśnie na twarzy żel Soraya Plantę, to dopiero w tym momencie go spróbowałam. Więc ja też mam taki kosmetyk, który odkryłam dzięki waszej grupie, który odbił się też na mnie. No dobra, w takim razie, skoro nie mamy pytań, to pięknie wam dziękuję. Dziewczyny, jeszcze tutaj zostaniecie chwilę na sali, więc gdybyście mieli ochotę na takie indywidualne pytania, to myślę, że śmiało możemy, prawda? Dzięki bardzo, naprawdę dziękuję i dziękuję, że jesteście z nami.